Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Moimi gośćmi dzisiaj jest pan Karol Kuznowicz Miło mi Państwa powitać. Dobry wieczór. i pan Tomasz Klapsa. Dzień dobry. Wieczór. Proszę Państwa, chciałem podyskutować na temat ogrzewania miejskiego. Skąd się to ogrzewanie bierze? Dlaczego jest takie fajne, ciepłe i sprawne, bo nie ma żadnych problemów. Tak jak teraz, dnia dzisiejszego i wieczorem, zwłaszcza na przykład, nie będzie wody, właśnie się dowiedziałem, ale jeśli chodzi o ogrzewanie, w tym roku nie było żadnych awarii. Panowie, mam do Was pytanie. Skąd pochodzi to ciepło? Ile to ciepło kosztuje? To wiemy, ale dlaczego są takie, a nie inne koszta? Wy, jako fachowcy, inżynierowie, powinniście na ten temat wiedzieć znacznie więcej ode mnie. Po pierwsze, gdzie powstaje to ciepło i czym jest to ciepło? Może ktoś z panów by mi odpowiedział. Mamy akurat w Koninie elektrociepłownię i z uwagi na to, że wszyscy obywatele zużywają energię elektryczną, więc jest duża produkcja. Natomiast przy okazji powstaje olbrzymia ilość ciepła, która w całej energetyce się jest tracona do układu chłodzenia. W Koninie, w elektrociepłowni, tym układem chłodzenia są jeziora, więc dlatego one są non-stop podgrzewane. To są tak duże ilości ciepła, że aż się prosi, żeby je zagospodarować. I można byłoby powiedzieć, że pasowałoby, żeby to nasze miasto zwiększyło odbiór ciepła. Nie ma sensu palić gaz, gdzieś tam inne rodzaje nośników energii, bo nawet spalając gaz emitujemy zanieczyszczenia. A w Gosławicach, biorąc ciepło, po prostu mniej grzejemy jezioro. Jest to genialne, ekologiczne i opłacalne. Który operator odbiera tutaj w Koninie, panie Karolu, to ciepło i rozprowadza? Operatorem administracji sieci to jest pewne dobrodziejstwo, bo Konin i okolice posiada sieci, bodajże nawet do 10 km długości. To jest operator Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, które jest umocowane prawnie. Wynika to z prawa energetycznego. I ten operator dostarcza do nas poprzez tą sieć ciepło. I teraz ja mam pytanie następujące. Oczywiście sieć ma 10 kilometrów długości i czasami mam taką sytuację, że mimo że no mam tam zamówione tak, tyle i tyle mocy, no niestety muszę podwyższać sobie ilość przepływu tej wody i wtedy to wynika, że mam więcej dżuli zużytych, więcej płacę. No tutaj wiemy, że to są wyższe koszty. Panowie, co zrobić, żeby było taniej tutaj? Panie Tomaszu. Te 10 kilometrów to dotyczy odległość głównego odbiorcy tej części, powiedzmy Nowej Konina, od źródła w elektrociepłowni, bo sama sieć to ma, podejrzewam, ponad 300 kilometrów, jak zaczniemy badać te wszystkie rozgałęzienia. Natomiast co zrobić, bo pana pytanie było, żeby zrobić taniej, no to trzeba się zastanowić nad każdym elementem składowym ceny, czyli jest opłata za moc, ta część stała i tam jeszcze inne wchodzą i opłata zmienna. My produkujemy energię, znaczy w Koninie produkujemy energię elektryczną z biomasy, więc jest to dodatkowo jedno z tańszych źródeł, bo węgiel jest obciążony dwutlenkami. Więc jest ono również konkurencyjne dla pomp ciepła i innych rozwiązań, bo w sumie pompy ciepła zużywają więcej energii elektrycznej niż wynosi ubytek energii elektrycznej przy produkcji w kogeneracji, w skażeniu w naszej elektrociepłowni. Także tutaj, żeby obniżyć te ceny, to trzeba byłoby również utrzymywać jak najniższą temperaturę w naszej sieci, w upuście turbinowym. Producent musi to robić dobrze, natomiast wspomniał pan o MPEC-u, czy tam o operatorze, to na stronie operatora znajdziecie informacje odnośnie taryfy, jak ona się kształtuje. Czyli taryfa operatora, jednego i drugiego producenta, dopiero one się składają na cenę końcową. Panie Karolu, pan jest też podłączony do cieplika, jak to się mówi, ale pan jest w odwrotności do mojej sytuacji, pan jest na samym końcu, bo ja jestem jednym z pierwszych klientów tutaj, bo jestem, jak to mówią, w niesuszu, a pan jest na starówce. Czy u pana jest po prostu mniejszy komfort ciepła, z tego co wiem? I teraz, jaka jest koncepcja, żeby właśnie wszystko wyrównać i żeby była niższa cena? Czy
podejście w ten sposób, że zaplanujemy, no nie wiem, zaplanujemy, tutaj wszystko w rękach prezydentów, ale po prostu zaplanować całą przyszłość i rozwój tej energetyki cieplnej, czyli podłączać nowe budynki, nowe aglomeracje i tak dalej. Czy ta koncepcja jest dobra i czy takie możliwości tutaj w Koninie są? Panie Tomaszu, bardzo dobrze to pan określił. Sprawa jest taka, jestem końcowym odbiorcą i potrzebuję tak zwanego komfortu cieplnego. Jak na początku wspomnieliśmy, sieć to jest odległość, którą woda, ta ciepło potrzebuje, żeby przepłynąć. To jest okres 6 godzin. W związku z tym, że to ta cała instalacja jest świetnym magazynem energii, ona w sobie kumuluje ciepło, ale zmiany, które następują w układzie, wpływają bezpośrednio na ten komfort ciepły. Krótko mówiąc, oczekujemy tego, że kiedy jest zimno, chcemy możliwość podgrzania. Najgorsze są te okresy przejściowe, które pan też doświadczył, że jak się robi troszeczkę cieplej, czynnik zmienia swoją wartość. To, co pan Tomasz powiedział, to jest istota. Jest opracowana tabela, w zależności od zamówionej mocy, jest określony przepływ. Krótko mówiąc, pan, ja, każdy z odbiorców ma założoną taką blaszeczkę, w której jest dziurka. To się nazywa dysza, inni nazywają to kryzą, która bezpośrednio ma wpływ na pana komfort. I jak to można poprawić? Można poprawić w sposób no, nie zawsze korzystny dla klienta. Jest problem regulacji tej automatyki, która reguluje. Tak jak powiedziałem, woda ciepła przepływa od źródła z elektrowni Gosławic poprzez mojego, jako ja, końcowy i wraca, to jest 6 godzin, proszę Państwa. To jaka automatyka? Ja bym tu tylko miał jakby prośbę czy uwagę, że regulacja powinna się odbywać poprzez końcowego. Jak można wpłynąć na obniżenie? Ja z tego, co się orientuję, mam doświadczenie energetyczne, poprzez zwiększenie ilości odbiorców. Układ się robi bardziej sprawny, bardziej wydajny i bardziej ekonomiczny. Pod warunkiem, że uda się załatwić dofinansowania, aby w miarę tanio podłączać. Ale tutaj też jest kwestia, bo przecież to jest, można ustalić pracownika, który projekty będzie za darmo robił. Te opłaty, które idą do miasta, to prezydenci, Rada Miasta mogą tak zrobić, żeby nie obciążać nowo przyłączanych osiedli. Poza tym te nowe osiedle, jak są od razu zaprojektowane do podłączenia, tak jak mówią dyrektywy, no to wtedy nie trzeba będzie wyłączać tych pasów drogowych, drugi raz rozkopywać chodników i tak dalej. To można zaplanować wcześniej. Tak jak pan Karol mówił, skroić, zaplanować tak ciepłownictwo, żeby dopasować do zapotrzebowania odbiorców. I wtedy cena najniższa. To właśnie jest istota, panie Tomaszu, że musimy usiąść wspólnie w gronie odbiorcy, administrator w sensie MPEC i wytwórca i opracować plan funkcjonowania, czy tak zwane skrojenie garnituru na odpowiednią wielkość. Mianowicie musimy opracować plan, który pozwoli nam podłączyć osiedle Grójec, Rudzice, Golina, Kazimierz Biskupi, Szczepidło, rozwój tej sieci. Tu jest jakby istota. Oczywiście bardzo ważnym czynnikiem, gdzie uważam, że to jest olbrzymia rola władz samorządowych, Rady Miejskiej, naszych włodarzy, po to, żeby mieć perspektywę rozwoju. Określamy wielkość, kierunek, którym i zabezpieczenie finansowe, bo to jest istotne. Czyli panowie, krótko i na temat. Przed nami najlepiej zaplanować, czyli zrobić cały plan rozwoju, zorganizować dotacje. Koncepcja ucieplenia miasta, tak to się nazywa ten dokument. I on jest, tylko nie tylko go aktualizować. I oczywiście zorganizować dotacje, od tego też są odpowiednie osoby i też odpowiednie programy, które do tego są przeznaczone. I wtedy od radnych i od prezydentów zależałoby też wysokość ceny podłączenia, ewentualnie właśnie ta dotacja też by ku temu była, żeby były niższe. Czy to jest możliwe do zrealizowania?
Jak najbardziej. To jest plan, którym powinniśmy podążać. Ja bym jeszcze spytał szersze grono osób, które bliska jest ciepłownictwo, bo jest wielu znakomitych fachowców w Koninie, którzy doskonale też mają różne inne pomysły. Myślę, że taka mała burza mózgów nie zaszkodziłaby nikomu w tym sensie, żeby każda ze stron była zadowolona. Bo powiem dzisiaj tak, my jako bezpośredni odbiorcy ponosimy wszystkie koszty. Operator działający na zasadzie spółki handlowej nastawiony jest na zysk i te wszystkie koszty sobie wlicza poprzez URE, przez Urząd Regulacji Energetyki. Wytwórca, elektrownia, własność pana Solorza też narzuca. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale został zmieniony rodzaj paliwa. Zaprzestano w zeszłym roku produkcję ciepła z węgla brunatnego. W tej chwili przeszło na biomasę. Ona wcale nie jest tańsza, proszę państwa. Poza tym są aspekty ekologiczne, na które trzeba zwrócić uwagę. Tutaj, jeśli o to chodzi, to już wiemy, że takie są przepisy unijne i też te opłaty wszystkie emisyjne i tak dalej, i tak dalej. To też o to chodzi. Ale dla nas jest najbardziej istotne to, żeby było taniej, to ważne jest to, żebyśmy zaplanowali, zorganizowali dotacje i przede wszystkim, żeby to było wszystko na kilka lat do przodu już przewidziane. Jeśli chodzi właśnie o osoby, które planują, o osoby, które na tym się znają, to w Koninie chyba nie ma problemu, żeby fachowcy tutaj się tym zajęli, tak? Żeby można było porozmawiać. Mamy bardzo fachowych energetyków, zarówno ciepłowników. Mało tego, dyrektywy unijne idą też w kierunku, żeby rozwijać takie ekologiczne sieci ciepłownicze opalane biomasą. Same korzyści i doskonałe perspektywy. Jeśli można by pana Tomka uzupełnić o te aspekty prawne, o te aspekty dyrektyw unijnych i prawa energetycznego. One mówią nam jasno, że do 2040 roku będziemy zobligowani tam, gdzie ta sieć istnieje lub powstanie, podłączyć wszystkich użytkowników. I to nas czeka, proszę państwa. Jest to może daleka przyszłość, ale powiem szczerze, że to jest istotne. Jest jeszcze jeden bardzo ważny szczegół, który dotyczy nas jako odbiorców. Jeśli prawo to reguluje, tylko trzeba je wyegzekwować, że jeśli jest kilkunastu odbiorców i mają zapotrzebowanie rzędu 50 kW mocy cieplnej, to mają prawa, a dostawca ma obowiązek ustalać cenę. I ta cena może właśnie ulec. Poprzez co? Poprzez bardzo istotny aspekt, o którym już tu powiedzieliśmy, mianowicie zwiększenie ilości osób podłączonych do sieci. Aha. Czyli organizować duże grupki. Czy to ma być stowarzyszenie, czy mogą być 10 osób, 20 osób właścicieli budynków indywidualnych? Dokładnie tak. Ale to też musi być jak gdyby uzgodnione z miastem, że miasto musi tolerować to, że powstają takie grupki, bo według obecnie obowiązujących przepisów to nie możemy we czterech się umówić i powiedzieć, mamy razem więcej niż 50 kW, więc chcielibyśmy za darmo przyłącze. No niestety tak to jeszcze nie działa, ale miasto może to umożliwić. Ja bym powiedział, że to tak jak pan Karol mówi, mamy duże szanse i miejmy nadzieję, że się uda. Panie Tomku, trzeba jeszcze wziąć taki aspekt, o którym jeszcze nie mówiliśmy, że jeśli mamy się rozwijać jako miasto, to przyjdą podmioty gospodarcze, przyjdą inwestorzy, którzy będą potrzebować większą ilość energii niż obecny system może wyprodukować. Mianowicie z tego co wiem, firma angielska Matej będzie miała zapotrzebowanie 20 MW. Wiem, że jakiś podmiot przygotowuje się do przywrócenia Wieruszewa, w sensie tego ogrodnictwa. Więc proszę państwa, jest jakby problem uszycia garnituru na miarę. Musi być perspektywa rozwoju sieci i zabezpieczenia finansowego, bo to jest istota. Czyli już reasumując na sam koniec. Mamy osoby, które na tym się znają, mamy odpowiednio wykształcone osoby, mamy osoby, które mogłyby to zaplanować, na pewno jest człowiek z urzędu, który od tego
jest i za to jest odpowiedzialny, mamy możliwość, żeby, no jeśli zgodzi się na to miasto, żeby po prostu no, grupki podłączające się osób mogły sobie tutaj ładnie ze spółką dyskutować odnośnie ceny. I teraz kwestia dotacji. Trzeba o tą dotację wystąpić i cała przyszłość może być tańsza. Może. Jak najbardziej. Proszę Państwa, oczywiście, proszę Państwa, to co usłyszeliście, musimy po prostu zacząć dyskutować na ten temat, musimy zacząć rozmawiać, musimy zacząć dyskutować też z radnymi, którzy powinni się tym tematem zainteresować, żeby było taniej. Uświadamiać. My proponujemy, że możliwości są, tylko trzeba usiąść i rozmawiać. Rozwiązań technicznych jest wiele, które byśmy tu mogli godzinami opowiadać. Inaczej, korzystać z dobrych wzorców. To by było na tyle. Proszę Państwa, pan Karol Kuznowicz i pan Tomasz Klapsa. Dziękuję panowie. Dziękuję. To jest początek wywiadów, które będą z wami przeprowadzane, ponieważ jeśli tematy będą różne i będą się rozwijać, to mam nadzieję, że będziecie też udzielać odpowiedzi, a też osoby, które pod tym nagraniem będą komentowały, będą miały do panów pytania, do czego namawiam wszystkich oglądających. Dziękuję bardzo. Kompetencje, byśmy mogli udzielić odpowiedzi. Dziękujemy. Dziękuję, dobranoc.